Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Surviving Mars. Słuchajcie, zostawcie lajka, jeżeli podoba wam się seria. A ja mam tutaj potrzebną interwencję, słuchajcie. A, w opisie macie różne linki, możecie wpaść. Instagram, wiesz, Twitter, Twitch, tego owego. Nie wiem, zaczynam tu odcinek, bo jest jakaś oaza, więc to klikłem. Żadne spektrograficzne ślady wody nie mogły nas przygotować na ten widok. Zaiste zabierające dech w piersiach. Czerwony wyliśni w bladym słońcu jeziorko ciekłej wody. Przecieramy oczy ze zdumienia, ale nie, to nie Fata Morgana. Wskutek jakiegoś dziwnego kaprysu fizyki jeziorko rzeczywiście istnieje. Jest tuż przed nami. Gdy początkowe emocje opadają, zaczynamy zastanawiać się nad istotną decyzją. Pobrać wodę i przeprowadzić badania. Zostawić je w nienaruszonym stanie. Pobrać wodę. Badania. Fastem. Potrzebujemy odpowiedzi. I potrzebujemy więcej badań lepszych. Jest dużo rzeczy w ogóle tutaj do uczenia się i wszystkiego. Jest jakieś tutaj drony, nie drony, ładowność wahadłowców zwiększona. Jest tu sporo rzeczy, które mogę się uczyć. Technologia, zobaczcie, to jest jeszcze jest daleka, naprawdę daleka droga do różnych technologii. W ogóle powinienem też iść na przykład może to, co to jest, spala paliwo, aby zwiększyć temperaturę Marsa. Ale jaja. A po co my chcemy zwiększyć temperaturę Marsa? Miesza intensywność fali zimna i tworzy środowisko deszcze i deszcze ciepłej wody. No tak, pytanie jest, a właśnie, bo to wam chcę pokazać. Patrzcie, ja już tu zacząłem kombinować, co tu trzeba zrobić. No i słuchajcie, zaczynam budować, bo jak się okazało, my nie musimy tu kopuły budować. Widzowie, żeby zbudować do wytwarzania wody, nie są potrzebne ludzie, to się wytwarza sama, znaczy do wytwarzania, do zbierania wody. Ta woda zbiera się sama, o czym ja kurczę nie wiedziałem wcześniej. No buduj to rzecz. Halo? Proszę mnie tu budować. To się buduje z metalu, no to tu jest metal, możesz pobrać. Elegancko. No i miodzio. Dobra, i będziemy tutaj powolutku budujemy te rury. Ja tu przesyłam moich. I niech oni sobie tu powolutku idą. I niech te rury sobie budują. Przysyłam też ciągle ludzi z planety Ziemia, czy nam to pomagali, bo niestety brakuje nam ludzi. Widzicie, wolne miejsca pracy sporo. No potrzebujemy miejsc pracy, na przykład tu potrzebujemy ludzi, tu się na szczęście udaje i elektronika jest super ważna i super potrzebna, dlatego pracujemy ciężko i tutaj jest nam na przykład potrzebne, tutaj produkujemy na przykład części maszyn, które też są bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Więc no tak to się żyje na tym Marsie. Myślę, że trzeba tutaj z USA pomówić kilka kwestii. Na przykład, byczku, słuchaj. Trzeba tutaj, nie, handel może nie. Handel może nie. Ale słuchaj, technologię to my wymienimy. Wymieniamy technologię jakąś, coś się nauczyliśmy. Udało się. Co to było? Puch, nie wiem. Będzie tu jeszcze napisane, nie mam skipu niestety. Możesz sobie zatrzymać, zobaczyć co to było, bo już nie wiem. A czegoś się nauczyliśmy, coś tam się nauczyliśmy. To już się nauczyliśmy chyba wcześniej. Co teraz się nauczyliśmy, to wam powiem, nie wiem, ale coś się nauczyliśmy, no. Co? Ale wymiana technologii jest super koks. W sumie, wydaje mi się, że jak już w sumie jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, to wydaje mi się, że... Słuchajcie, a bo tutaj, no właśnie, są nowe rzeczy, nowe rzeczy w widoku planetarnym. Nam się tutaj nowe anomalie, które możemy badać, co oczywiście te anomalie nam dadzą, to są punkty badań, które możemy wykorzystać właśnie tutaj. Tym więcej punktów, tym jakby szybciej nasza technologia idzie do góry. A tym dalej w las, tym więcej tych punktów oczywiście potrzebujemy. Widzę, że prądu nam ubywa nieco za szybko. I musimy coś z tym zrobić. Możemy zbudować generatory. Ten generator nas kosztuje części elektroniczne, a ich nie mamy dużo. Dlatego ja, słuchajcie, inwestuję w turbiny wiatrowe, co też nie jest najlepsze. Dlaczego? Ponieważ one wymagają części maszyn, których też nie mamy jakoś nadzwyczajnie dużo, więc wydaje mi się, że
panele słoneczne to jest coś, co powinniśmy teraz zrobić. One coś tam nam pomogą, oczywiście tylko i wyłącznie w dzień. Natomiast pozbieramy do baterii. W tych bateriach będzie się to wszystko utrzymywać. Mam też technologię, która umożliwia mi tam większy zasób, większy jakby... Czy więcej, że nie, że one się same czyszczą chyba, coś takiego. Tak, tak, ja się tu uczę ciągle, bo ja te nowe anomalie badam i ciągle się nowych rzeczy uczę. Okej. Przenieść punkt, a co to znaczy? A ja w ogóle mogę sobie gdzieś tu lecieć? Nie. Po co? Co to jest? Odkryliśmy odsłoniętą żyłę hermatytu. Okej, możemy wysłać ekspedycję go. Jeśli jedna ekspedycja... no jakąś inną bym chciał, na przykład tu. Liczne dziwne sygnały, go, lecimy. Zastanawiałem się też przez chwilę na kupnom jakimś, nad kupnem jakiegoś, jakiej większej ilości tego wszystkiego, tych rakiet. Ja w ogóle zauważyłem, że ja często nie kończę zdanie i wychodzą jakieś takie koślawe zdania. Zastanawiałem się nad dokupnem rakiet, natomiast uznałem, że w sumie 4 to jest absolutnie wystarczająco. Zawsze jeździłem, pamiętam jak ja grałem faktycznie w gierkę, to chyba z 8 kurde miałem przynajmniej naprawdę tych rakiet. I one praktycznie ciągle przywoziły albo odwoziły, albo coś odwoziły, natomiast teraz chyba nie jest aż to tak turbo potrzebne. Co chciałem zbudować? To chciałem zbudować... Właśnie kurde, nie wiem co chciałem zbudować, A, mieszkania chciałem zbudować. Bo mamy niestety 4 bezdomnych. Więc tutaj trzeba walnąć, myślę, jest jeden apartment. Powinno być git. Tajemnicze zapadlisko. Dobra, ląduj. Mayday. A właśnie. Jak tam nasza budowa? Powoli, a coś tam idzie. Tutaj będziemy potrzebować trochę cementu i trochę części maszyn. Przydałoby się coś do konserwacji tego wszystkiego, też by się coś przydało. Obciążenie dronów duże, walić to. Badania zakończone, SI Fabric, super. Badano anomalie, zdobyto polimery, których mamy wystarczająco duże, żeby mnie to... Gówno obchodziło. Proszę sobie tu towar wyładować. Właśnie, zbudowałem tutaj nowe magazyny. Ponieważ no te właściwie tutaj już przemieniamy wszystkie składy uniwersalne na magazyny. Tak jest tutaj plan, który skrupulatnie staram się realizować. Dobra, ja mam lepszy pomysł. Po co to nosić, jak ja przecież mogę tu pierdolnąć magazyn, pa. Wale składa uniwersalnego tu. Pyk. I chłopy mi powinny tu donosić tego, nie? Magazyny z zakazem dostępem w HD nigdy nie są obsługiwane. Nie, no i one teraz normalnie tu mi przywiozą wszystkie zapasy. I teraz drony sobie to zbudują. Kurwa, jakie to jest easy. Teraz, ojejciu, jakie to jest teraz easy. To jest, słuchajcie, gra dla dzieciaczków. Kiedyś to było ciężej, kiedyś to gry były, wiecie, ciężkie. Teraz to dla dzieciaczków. Nie no, ale też wybrałem, szczerze mówiąc, to wybrałem w ogóle, wybraliśmy najłatwiejszą praktycznie. Poziom trudności to był 200%, w sensie łatwo. Nie, czy 100%, a były tam po 300 mogłeś walić. Więc, no ale to była taka pierwsza moje podejście, kiedyś mówię, dawno temu grałem, ale to nie pamiętałem, więc to takie pierwsze podejście od dłuższego czasu, więc nie było co się porywać i żeby zaraz zakończyć serię, kurczę, bo bym nie umiał, bo bym przegrał to i wszyscy by umarli czy coś. Czy my jesteśmy w stanie tu doprowadzić światło? Ja mam nadzieję, kurde, że my jesteśmy w stanie doprowadzić tu światło, co? Ale widzę, że w sensie światło, prąd. No tak, kurde. Nie no, jesteśmy, dobra. Pomarańczowo to git, bo myślałem, że pomarańczowo to nie git. Na szczęście nie musimy tego wszystkiego, budować. Piękna sprawa. I pyk.
I widzowie, i co teraz? Bo mi się wydaje, że teraz to my mamy wodę z Afriko. Mamy to widzowie. Chciałam. Produkcja wody 23, więc możemy jeszcze, ja mogę jeszcze plus produkcja za paliwo, zajebiście ogólnie. Wydaje mi się, że możemy tutaj z polimerów zrobić wzmocnienie. Odkryto przełomową technologię. Bateria atomowa, jest to coś fajnego, w sumie wziąłbym to. Coś tu jest jeszcze ciekawego? Kompaktowy handel. Maksymalna liczba wahadłowców może pomieścić węzeł wahadłowcy jest większy o 6. Projekt Moho. Kopalnia Moho. Wydobywa metale, rzadkie metale i odpady skalne bez potrzeby szukania złóż i ogrzewa okolice? Co? Dobra, to jest nasz priorytet. Projekt Moho. To jest nasz priorytet. Jeżeli będziemy mogli bez złóż robić to wszystkie rzeczy, no to dobra, to teraz ma to sens. Bo ja zawsze mówiłem, co będzie, jeżeli się to wszystko skończy. A teraz możliwe, że się nie skończy. Dobra, dobra, walić to z badana. Tutaj generator Stirlinga udało się zrobić też spoko. Turyści spoko. Nie działa fabryka polimerów, bo nie wiem. W sumie co? Ale w sumie możemy jedną zmianę na tej fabryce polimerów zatrzymać, bo tych polimerów mam wystarczająco dużo. Wyładuj, słuchaj mnie, tu metal. Bo to się tu chyba przyniosłem, co? Przywiozłem. Ty jedź stąd, ląduj. Trzeba było nowy magazyn robić. Magazyn metali rzadkich? Może na końcu. Co teraz? Co mamy dużo? Paliwa, co? Nie, paliwa jest strasznie mało. To też jest mało. No to zaraz po tym w sumie jest chyba metal, że nie. Polimery. Coś takiego. Magazyn polimerów. Walniemy. Są tu jakieś nowe rzeczy? Nie. Wystrzelenie. Co to dam? Aha, daje fundusze. No ale my będziemy tu potrzebować sporo rzeczy, więc no nie. To się nie opłaca nam. To? No, nie opłaca się też. To? No, niby się może trochę opłaca, ale niekoniecznie też bym powiedział. Tu? Handel? Handel może nie, ale z USA możemy sobie wymienić się technologię za 2 sole, okej. Okay. Ale my jesteśmy super w relacjach z nimi. Z USA niestety, znaczy z Japonią niestety nie jesteśmy, więc myślę, że czas ukraść im technologię na przykład. I na przykład postępne ukraść też technologię Brazylii. O, możemy im ukraść kolonistów. Wielu niespecjalistów. Przedniemy im kolonistów. Ty, muszę chyba zwiększyć produkcję, kurde, paliwa, ty. Nie spodziewałem się, że powiem kiedyś zwiększona produkcja paliwa, bo wydawało mi się, że naprawdę. O nie, to się nie opłaca. To już wale nowe te walność budynki do robienia paliwa, niżej ulepszać te. Patrzcie, muszę wydać na to 5 elektronicznych części i 5 części i 2 części maszyn. Totalnie nie worth. Ja 5 elektronicznych części to robię w całym kurcze kolonii przez jednego sola. To jest giga nieopłacalne. Warto chyba od nowa po prostu zbudować nową maszynę do produkcji paliwa. Która kosztuje nas 3 betonu, 3 metalu i 5 części maszyn. I taką inwestycję mogę przeprowadzić. Ty, panie Safari, proszę stąd jechać. Powinienem je zaznaczyć, żebym więcej zarabiał od turystów, ale mi się nie chce. Ty, a czemu ja tutaj mam wysypisko śmieci? Ze wszystkich miejsc to akurat ja naprawdę wybrałem tutaj wysypisko śmieci. Niszczcie mnie to i zróbcie gdzieś indziej. Tylko gdzie teraz? Ale jest chaos widzowie. Dziś trzeba zrobić, porobić może tu. Tu porobię. Tu będą wysypiska śmieci same. Giga duże wysypić śmieci. Walniemy tu i powinno być git. O, 24 kolonistów zwerbowałem. To się szanuje.
Postępy technologiczne. Ogniski świętego jeszcze. Nasi naukowcy zaproponowali eksperyment, który zwiększy nasze zrozumienie kwestii ogników. Planowane doświadczenie nie jest może specjalnie eleganckie, ale nadrabia to prostotą. Plan o kryptoninie eksperyment 03K64 proponuje zbudowanie wielkiej cysterny, która zgromadzi niespotykaną ilość wody na małym obszarze. Zobaczymy wtedy, jak wpłynie to na zachowanie ogników. Zbuduj dużą cysternę i napilnujemy wodą. Jeśli masz dużą cysternę, musisz zbudować nową. Okej, okay. Duża cysterna z wodą. No nie mam właściwie. Więc możemy zbudować. No czemu by nie? Gdzie taką cysternę będziemy przetrzymywać w sumie? Tu nie mam miejsca na takie rzeczy. Tu jest wodnisty, kurde, ten, ale... Tu gdzieś? Tu w ogóle sięgają drony? No niby sięgają, no. No dobra, to sobie poradzicie sobie, dacie radę, panowie. Macie tu dostęp do magazynu, powinno być git, co? Raczej dacie sobie radę. Mam nadzieję, że mi nie postanowię skusę że smaczna woda, ja jeś. Ty, a jak już tu jesteśmy właściwie, to czemu ja nie zrobię dwóch ekstratorów wody? Mogę dwa zrobić po prostu. Które są tak ładnie koło siebie. Pyk, pyk. Elegancko. Dwa koło siebie. Kable za friko. Pojedź. No żyć nie umierać w tej gierce. Łatwiutka ta gra. Zamknięty szlak handlowy. O nie, Brazylia, nie oferujesz wymiany zasobów? O nie, co ja teraz robię? Zbudowano nową cysternę. Mamy to, eksperyment. A no, no niekoniecznie zbudowałem jeszcze, ale... Budujemy. Tak, nowi turyści. Tutaj zwerbowaliśmy kogoś tego owego. Mamy jakąś... nie mamy żadnej rakiety na planecie zwanej Ziemią. Napisałem jakieś taką piosenkę i ona brzmi alpinistą bardziej, a nie, to nie ma, czekaj, alpinistą bardziej galaktycznym wspinaczem chcę wejść na górę na planecie zwanej Marsem i nie schodzić, skoczyć w galaktyczne gwiazdy i dryfować, jakbym był jebanym galaktycznym kapitanem. Jest rozmiar Titanic czy łajba, nieważne kto steruje, każdy z nas jest równa ranga. I zostanie, ten to za stery nie złapie, każdy z nas to galaktyczny szef u bracie. We dni w nocy... Ja nie pamiętam swoich piosenek, ale ta jest dobra. We dni w nocy, impreza, bo znaleziony został bimber obcych, jest mocny. Nie spocznę, dopóki nie wypiję jego. 99 w skali marsjańskiego, Kurde, dobra piosenka. Znaczy kiedyś, jak sobie ogarnę mikro, to zrobię tą piosenkę. Tak po prostu z tym mikro jest słabo. Sobie kupię nowy mikro i będę... Wiecie, ile mam w ogóle rzeczy napisane w scenariuszach, które miałem kiedyś zrobić, a nigdy ich nie zrobiłem. Jakbym zaczął je realizować, to mam, myślę, na spokojnie materiału na... Jakbym codziennie robił film, rzeczy, które mam zapisać. Jeden film, typu... Codziennie jedna piosenka, nie? To autentycznie wam mówię, że codziennie miałbym wystarczająco materiału, żeby przez rok robić, słuchajcie, materiały. Jeżeli tylko i wyłącznie bym z moich scenariuszy brał. No mam z 300 scenariuszy czy coś takiego. Chociaż może nie, no może przesadziłem. Ale chodzi, nie no, przesadziłem, bo jakby niektóre scenariusze są długie na 40 minut odcinka i no to wtedy faktycznie to nie może. Ale jakbym codziennie miał rzucić 10 minut czy coś takiego, albo codziennie wstać i pracować nad jakimś projektem, realizując go, to co miałem, już mam stworzony scenariusz i tak dalej, to faktycznie to by zajęło, jakby codziennie wstało, to bym przez rok musiał robić te wszystkie rzeczy, które mam zapisane gdzieś tam po komputerze. To tak, o. Coś takiego. Dobra, mamy strasznie dużo produkcji wody. Więc tutaj powinien nam się tutaj zbiornik szybciutko napełnić. Ile on? Chociaż on ma 1500, więc może z tym szybko napełnić. To delikatnie przesadziłem. Nie mamy niestety, kurde, tego. Halo, prąda. Trzeba tutaj zainwestować po raz kolejny. Najlepsze są generatory Starlinga, umówmy się. Ale no niestety nie stać nas, więc panele słoneczne, dupcymy. Bo to tylko metal kosztuje. W pizdu dużo paneli słonecznych trzeba dupnąć. Pyk, pyk, pyk. Jaki food shortage?
A to co to jest? To jest, słuchaj, stołówka. Może tu i zjesz rzeczy na przykład. Nie wiedziałeś? Co ty gadasz? Normalnie stołóweczka jest tego. Tu jest stołówka, tu jest. Ty, a w sumie tu mamy tyle wolnej niewykorzystanej przestrzeni, w której nic się nie dzieje. I co tu normalnie. A chodzą tu niektórzy ludzie. Okej, ciekawe. Mam wszędzie powłączane rzeczy, że oni mogą sobie chodzić w ogóle? Mogą. Czy moje w ogóle te drony, coś one robią? Co one robią? Gdzie są moje drony w ogóle? Mamy jakieś zaznaczone na mapie, ty, bo ja coś czuję, że mam takie wrażenie, że jakby nie widzę ich, w sensie. Alo! Mam wrażenie, że nic nie robią. O, jest. Coś tam robi, widzę. Coś tam niby uzupełnia, ale. Niby coś tam przywiezie, coś tam odwiezie. Niby git. Dobra, zrobimy tu też wysypisko oczywiście. Myślałem szczerze, że one będą po prostu też kamienie przewozić, ale widzę, że nie. Widzę, że kamieni to nie bardzo lubią przewozić. O, mamy te. No nic, zebrana energia nie jest duża, więc. No zaraz się obawiam, jak stracimy, bo problem jest, słuchajcie, taki, że jak kiedy stracimy, słuchajcie, prąd w gierce, to prawda jest niestety taka, że stracimy wszystko i jest koniec rozgrywki. Bez prądu jesteśmy niczym. Jeżeli nie uda się, jeżeli nie będziemy mieli prądu, no to cała kolonia regnie w gruzach. Nawet jeżeli teraz przez praktycznie ułamki sekund, nie wiem, na 20 sekund nie będę miał prądu, to istnieje spora szansa, że wszyscy umrzemy, naprawdę. Bo się zacznie taka spirala wydarzeń, których nie będzie dało się odwrócić. Będzie trzeba wszystko od nowa robić. Dobra, zbieramy. Na razie nieźle nam. Ukradziono zasób? O nie! 206 osób. 206 osób. Jeden czarny wystarczył. Przepraszam. Oczywiście żartuję. Ja mam straszne w ogóle, tak szczerze mówiąc, ja uwielbiam różne żarty, na przykład o Palestynie teraz i Izraelu, to w ogóle kocham te żarty. Przecież tam dzieci były, malowały rakiety i były izraelskie dzieci malują prezent dla Palestyńczyków, czy tam dla palestyńczyckich dzieci. To są żarty, umówmy się, tragiczne. Kiedy uświadomisz sobie, że tam, no kurwa, dzieci zostają zabite przez te rakiety też. Strasznie dużo dzieci umiera przez to. Już w ogóle, nie? Ale, że to. Taki mam humor, no. Przepraszam. Przepraszam, niestety. Niestety jest taki humor posiadany. Nie czuję, żebym miał w sumie za co przepraszać, ale. Ja oczywiście jestem dobrym człowiekiem, a przynajmniej uważam się za dobrego człowieka na co dzień. Powinno, więc czuję, że mam takiego pasa na mówienie różnych złych rzeczy. Magazyn elektroniki jest debilnym magazynem i części maszyn też jest debilnym. Food shortage. Masz tu stołówkę. Rozumiesz, czy nie? A, bo w stołówce nie ma też jedzenia. Okej. Okay. To co zrobić, żeby tu było jedzenie? Skład żywności obok tego? Coś takiego zrobić? Możemy w sumie. Tu trochę możemy tutaj tego jedzenia nazbierać, bo to jedzenie musi być jakoś równomiernie rozłożone. Na razie to my w ogóle tego kurwa jedzenia nie produkujemy, tak szczerze. Każde jedzenie, które mamy, to są praktycznie ze sprowadzonych rakiet z ziemi, bo one zawsze biorą ze sobą też jedzenie. Tak, nie mam miejsca, wystrzelić mimo to. Teraz budujemy tutaj nowe, spokojnie. Nic się pani nie martw. Jest dobrze. Na razie 206 osób. Kurde, nie dzieje się za dużo, ty. Myślałem, że faktycznie będzie się dużo działo, ale tu tak spokojnie bardzo bym powiedział. Bardzo spokojnie jest. Cement nie musimy. To jest super, nie? W sensie to rozwiąże nam. Ten projekt Moho. Rozwiąże nam wszystkie problemy. Swoją drogą to ja chyba po prostu kliknę, żeby sam się ten projekt Moho robił. Jeżeli zrobimy projekt Moho, to będziemy naprawdę o duży, duży krok bliżej.
No, zrobimy ogromny krok, o to mi chodziło. Czekamy na uzupełnienie się eksperymentu i my się zakończymy dzisiejszy odcinek. Trochę to jeszcze pewnie potrwa, zanim to się uzupełni. Bo jednak mamy tutaj produkcja paliwa jest i wszystkiego, więc trochę to trwa. A co jakbym w ogóle nie miał wieży ciśnień na przykład, bo bym sobie ją usunął i to też. Byśmy w ogóle się nigdy nie dowiedzieli o tych? Ognikach, które latają? Nie wiem. A to było zlagowane chyba, tak? Oj, niedobrze. Drony mi się zniszczą. Hybrid Hum Drone. Wahadłowe duże. Problem z transportem. No, a czemu? Skąd wy. Aha, wy coś, ludzi przewozicie? Co wy robicie? Towarowych. Towary. No dobra, no możemy zbudować. To kosztuje polimery i artykuły elektroniczne. Polimerów mamy sporo, artykułów elektronicznych nie. A ile? Czemu tylko. A, tylko jeden jeszcze mogę zrobić. Niedobrze. Jest to informacja niedobra, ale dobra. No, jest to informacja niedobra, ale dobra. Jest to informacja niedobra, ale dobra. Walniemy sobie po prostu kolejną tutaj węzeł wahadłowców. Będziemy to kosztować 15 polimerów, ale. Tutaj zrobimy takie centrum ogólnodostępnego transportu publicznego. Coś takiego. Ty! Udało się. Czekamy na ostateczny wynik. Pewnie w tym, po tej nocy będzie ten wynik. Dwie dostępne rakiety trzeba tutaj wysłać. Wystrzel mimo to. Wystrzel mimo to. Kurde, mimo to brzmi jak jakieś japońskie imię, nie? Wystrzel mimo to. Tutaj mamy taki składzik, bo oczywiście potrzebujemy troszeczkę rzeczy do konserwacji, do konserwacji, do ulepszeń czasem różne rzeczy, więc ale nie wiem, ty mózg mi się laguje, jest drugie w nocy. Mózg mi się zlagował, sorry widzowie. A ty ciągle stoisz tutaj. Panie, mobilna baza, proszę stąd jechać. W ogóle nakupiłem pełno tych rzeczy. Szczerze mówiąc, nie korzystam tych rzeczy. Nakupiłem ich giga dużo i z nich nie korzystam nawet. Po co mi te wszystkie składziki, ty? A ten w ogóle zepsuty New jest. colonists have arrived. New colonist. No dobra, no to chodźcie. Brak paliwa dla wahadłowców? Tak, bo ja te kurwa głupie ulepszenia podadywałem typu tutaj, nie? Wyłącz to wszystko. Wszystko i ten na przykład tutaj mi to zbiera Sector tego, nie? scanned. Ja używam normalnie paliwa do tego. Ty, ale jest produkcja paliwa 60, zużycie paliwa 26. Cieszę, że już nie rozumiem. To gdzie kurwa reszta paliwa? Halo? A, w sumie do rakiet, nie? Ciągle uzupełniamy rakiety. Też racja. A tutaj prąd trzeba podłączyć elegancko. Nie elegancko? Myślałem, że do tego na spokojnie mogę podłączyć prąd. Ale myliłem się najwidoczniej. Dobra, trzeba zbudować ze trzy jeszcze tutaj te transportowce, bo one widzę. Nie wiem, co one właściwie robią, co wy robicie. Zbierałem coś stąd. Metal. Przenoszą do głównego magazynu. Tak, bo my tu ciągle też handlujemy, tak? Metalem. Metal za jakby cement jest ciągły handel tutaj pomiędzy nami. Do tego oczywiście wykorzystujemy paliwo. Ulepszenie zaj. A, to się nie opłaca. No nic, no przydałoby się to szybciej robić, ale czasem nie da się szybciej. Budowa kolejnych wytwórni paliwa. Chyba się nie opłaca. Kolejne paliwa budować. Zobaczymy, czy możemy tutaj pohandlować z USA. Możemy. Wymienimy z wami technologię SAI za modyfikowane sondy. Research complete. Elegancko. Modyfikowane sondy. Zrobiliśmy. Teraz pewnie lepiej wyszukujemy albo szybciej coś takiego. Marsjańskie osady przestają być tylko schronieniami i zamieniają się w prawdziwe miasta. Miasta z unikatową
Nowy budynek iglisowy, arkeologia, zapewnia wygodne miejsce zamieszkiwania dla wielu kolonistów. Ty, kurwa, a ktoś mi powie, jak ja robić te iglice? Jak to zabrzmiało? Ty, ktoś mi powie, jak ja robić te iglice? Taki, coś takiego? I tutaj iglice wtedy robię? Ktoś mi powie, jak ja robić iglica? Bo tutaj nie mogę iglica robić, ta? Czy mogę? Nie, no tutaj jest... Tu jest specjalne tego. Iglice w kapsule, pa. Ty! Nie mów mi, że to na środku tak daje! Ja pierduper! Co ty gadasz? Że ja debil? Tego? Ale to nie ma co na razie tego budować. Oczyszczalnia wody zużywa 70% mniej wody, ale... Problem jest taki, że to 70% brzmi fantastycznie, tylko no my nie używamy dużo, więc to 70% to jest 0,7 wody, nie chcę. Pozdro 600. Przed naszymi oczyma rozegrała się nieziemsko piękne ożywione widowisko. Fala aktywności ogników dalece przekraczające najbardziej optymistyczne oczekiwania. Cysterna rzeczywiście przyciągnęła ogromną liczbę ogników, zapewniałem nam dużą ilość informacji na ich temat. Nasi naukowcy potrafią teraz na przykład określić wierzch poszczególnych ogników i rozróżniać je na podstawie indywidualnych zachowań. Z radością przekopują się przez istną skarbnicę wiedzy, jaką uzyskali. Dostępna jest nowa technologia. Błędne ogniki. Poka. Będzie tutaj pewnie, co? Budynki rzadziej potrzebują konserwacji. O kurwa, zajebiste, biorę. Nasi naukowcy wiedzą, co stanowi źródło energii ogniska. Stosujemy metodę przechwytywania ich na potrzeby dalszych badań. Go. Aha, pierwszy ruper, trochę tego jest. Koloniści w kopsułach z ignicą mają zwiększone morale. Zalesianie planety nie potrzebuje na razie tego. To co to jest? Ośrodek medyczny jako iglica. O, to jest fajne. Budynki wewnętrzne rzadziej potrzebują tego, konserwacji. I to też jest fajne. Jajajaj, widzowie. Ale mamy rzeczy do nauki. Strasznie duże, to jest ja pierchruper, to będzie za 40 odcinki. 40 odcinków, słuchajcie, nagramy Surviving Marsa. Bo ja nie wiem, jak to się dzieje. Przyznam szczerze, że nigdy w życiu nie miałem... Jeżeli czasem mówię, że naprawdę mi mija szybko czas, to tak jest. Czasem jest, słuchajcie, tak, że... Ja patrzę, chłopie, a tu nagle 40 minut minęło i mówię, co? Przecież ja tu dopiero usiadłem, chciałem sobie zobaczyć na kamerę, zobaczyć ile czasu minęło, ile nagrania. Ja patrzę, chłopie, a tu 40 minut, mówię, co? Zdarzyło się tak kilkanaście razy, że gdzieś tam w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, kompletnie odpłynąłem, zacząłem sobie grać i miałem wyjebane. Zdarzyło się. Trzeba zbudować im szybko domy, bo są w sumie bezdomni. Czekajcie, widzowie, gdzie tu są domy? Tu? Nie. Energia? Nie. Tu? Usługi w kapsule? Nie. Domy i edukacja. To tu. Apartamenty. No tu możemy w sumie zbudować, bo tu nic nie ma. A jakbym chciał to połączyć jakoś fajnie? To się zbuzy w sumie, dobra. Ile potrzebujemy domów? 31, czyli dwa takie, nie? O, ze dwa takie będzie git. Dobra. Powinno być miodzio. Powinniśmy to szybko tego. O, z ukradziono tego. Zasób. A my mamy już świarski, halo. Iu, policja. Mamy, ty, posterunek. A, mamy, ty, regenaci w kopule. Okej, okay, czyli my to będziemy naprawiać jako psiarskie, tak? Nawet na Marsie muszą być psiarskie. Wracając do tego, minus 53, ale na szczęście mam fajne baterie i one się uzupełniają w ciągu dnia. A te baterie mogę, jeszcze nie zbadałem ich, to jest, chociaż tych bym zrobił jeszcze trochę tych baterii. One się przydadzą. To są za polimery, polimerów mamy dużo. Paliwa mamy mało. Ja paliwo mieć mało. Niby bym musiał zrobić to do produkcji paliwa. Poka. Gdzie to jest? Światło pułapka?
Aha, to na ogniki. Podziemny grzejnik, ale pojebane technologie jakieś. Powalone. Gdzie jest tego? Ja tu kulturalnie chcę wytwórnie paliwa zrobić, no. Tylko, ty, no znowu, z drugiej strony, słuchajcie, części maszyn jest strasznie mało, ty. Musimy zacząć pracować nad tymi częściami tego, bo jest giga mało są, ich jest. Dobra, no nie wiem, no ze... Czy... Nie no, może trochę więcej, no. Trochę walniemy, co? Potrzebujemy tego paliwa dużo. Zobaczcie, co się dzieje, kurwa, wszystkie... patrzcie, ile tutaj tego wszystkiego lata. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego paliwa, zobaczcie. To jest prawdziwa kolonia, ty. Nie sądziłem, że będę tak dumny z tej kolonii, ale... Jestem dumny, ty. Latają sobie. Jak to głodujący koloniści? No to co, ja mam ci tu zbudować jedzenie? Chłopie, no. Ale żeś ma problem, że musisz podupcać. No dobra, no zbuduję ci stołówę tu. A to ja mam w każdej kapsule stołówę robić. Albo sklep spożywczy. To jest najlepsze. Dragon spożywczy jest chyba koch, co? Gdzie jest stołówka, stołówka, stołówka? To koszt 1,3, zużycie. Wygoda 50, wygoda 60, ale koszt... Nie no. Ale w sumie... No dobra, niech będzie stołówka, no. Dobra, walniemy wam tu stołówkę. Priorytet na maksa, macie mnie to szybko zbudować. Ja już widzę, jadą, sobie poradzą. Nie no, jedźcie no. Mało zasób. No widzę, że jest właśnie mało zasób. Jest mało zasobu. Jest, jest część, jest mało części maszyn. Trzeba jeszcze jedną fabrykę walnąć. Fabryka części maszyn. Tu jest ciągle coś do roboty. Tu nie ma kiedy nawet zakończyć odcinka, jak przed chwilą mówiłem. Nawet nie ma kiedy, słuchajcie, zakończyć odcinka, naprawdę. To by trzeba było, tylko to musi być full usadzone. Coś takiego, że to jakby w całej tej kratce będzie, bo w innym wypadku to się aż tak nie opłaca. Dobra, pyk, walimy to. Priorytet najwyższy, bo to super ważne sprawy są. Mam w ogóle 25 bezrobotnych, więc na pewno sobie znajdą tutaj robotę. Dobra, ekstraktor z cementu już. O dziwo cement się skończył. No, o dziwo. W sumie, no, trochę tego cementu już robię przez spory ten czas. W sumie to nie dziwne, że się skończył. Będziemy tu mogli zbudować różne rzeczy inne? To my co staramy, na przykład coś na zewnątrz. To. O, możemy. No dobra, to na żilko. Otwiera się zapadlisko, niedobrze. Mało zasobów widzę. Faktycznie jest... Ty, faktycznie jest mało zasobów energia. Bardzo niedobrze. Musimy tutaj popracować nad zasoby energia. Aż zatrzymie rozgrywkę. Tak jak mówię, słuchajcie, no tutaj w takich gierkach nie ma czegoś takiego jak przerwa. W takich gierkach jest tylko i wyłącznie work, work, work. Cały czas masz wrażenie, że trzeba coś robić więcej. Najlepsze jest to, że tym więcej robisz, tym więcej masz do roboty. Taki grach właśnie. Chciałem powiedzieć, że dokończałem tą całą myśl. U mnie jest często, że raz na jakiś czas właśnie zdarza się taka sytuacja, że skrót J. Okej. Okay. O kurwa, nie tu. Że zdarza się, że siadam do nagrywania i okazuje się, że minęło kilka godzin. Że minęło tam 40 minut, nie? Że mam wrażenie, że dopiero usiadłem co do odcinka, jakby odcinek już się powinien kończyć. I tak się czasem zdarza. Natomiast powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o Surviving Marsa, nigdy w życiu tak nie miałem, ale w Surviving Marsu każdy odcinek mam tak. Siadam, mówię, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Patrzę, 40 minut, mówię, muszę kończyć. No dobra, to trzymajcie się ciepło, widzowie. Nigdy nie miałem tak mocno ciągającej gry jak Surviving Mars. Nigdy. Wskutek dalszego rozwoju kolonii rosnąca społeczność religijnych kolonistów stosuje petycję Ziemię Świętą. Nie. Już wiemy, jak to się kończy, kurwa, w Izraelu. Nie. Nie ma miejsca na religię. Nie, ogólnie... Właśnie zastanawiałem się odnośnie religii, to możemy sobie w sumie pogadać, jak sobie gadamy.
Dużo czytałem na temat różnych religii, które by mnie interesowały jako mnie. Ja mam taki bardzo luźny temat do religii i uważam, że sam se każdy powinien wybrać religię, jaką mu się podoba. Więc, więc się zastanawiałem nad tym. I słuchajcie, doszedłem do wniosku, że najbardziej pasuje mi mitologia nordycka. Natomiast jeśli chodzi o mitologię nordycką, w mitologii nordyckiej jest jeden problem. Nie zgadzam się z nimi. Natomiast sama mitologia nordycka jest koksem. Czemu tu nie ma prądu? Ajajaj, widzowie. Więc ogólnie chciałem... Nie, w skrócie to chciałem powiedzieć, że nie mam nic do religii, każdy sobie wierzy w co se chce, po prostu... Po tym, co w sumie przeanalizowałem cały konflikty świata i większość rzeczy chodzi o religię i to strasznie głupie jest. Chce każdy nie mógł wierzyć w co se wierzy i wyjebane mieć innych. I przez to nie chce mi się nawet wierzyć w nic, w żadnego Boga. Przez ludzi mi się nie chce wierzyć w Boga, bez kitu. Dobra, ładuj energię fastem. Szybko trzeba do baterii ładować energię. To jest tragedia. Widzę, że jest mało zasób faktycznie. Pojemność, trzeba nowe też by było baterie wymienić. Moi drodzy, myślę, że to jest kurczę moment na zakończenie tego odcinka, bo ja już nie czuję gardła. Świetnie się przy tej grze bawię, nie wiem jak odcinki wychodzą, ponieważ bardzo skupiam się na rozgrywce, nawet nie mam do końca czasu. To jest taka rozgrywka. Zauważyłem kilka błędów u siebie. O. Pierwszy to jest właśnie taki, że nie do końca mówię, co powinienem zrobić. W sensie powinienem mówić całymi zdaniami. Poczytam sobie metale, nie? Ale nie do końca powiem metale, tylko powiem metale. No trzeba tutaj dać tego. Albo coś takiego, nie? Trzeba dać tutaj tego, to znaczy czego? Trzeba dać tutaj metale. Muszę się nauczyć. Niestety pierwszy raz w życiu nagrywam taką serię z takiej gry, jaką jest Surviving Mars. Nigdy wcześniej nie miałem doświadczenia, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi. Ale jeżeli chcecie serii więcej może z Surviving Marsa, może z innych gier, takiego typu City Skylines, albo SimCity, albo Hoi, albo właśnie teraz będę nagrywać... i Politics. Jeżeli chcecie takie serie, to zostawcie lajka. Możecie też napisać, czy nie chcecie takich serii montowanych, bo chętnie też z takimi seriami montowanymi się zajmę. Że one będą wtedy bardziej krótkie i treściwe. Tutaj po prostu sygram. Se wrzucam odcinki i sygramy codziennie z ESA. Pamiętajcie, że właśnie odcinki są codziennie. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Wpaść na inne filmy. Mój drugi kanał vlogowy, Instagrama, Twitch. O kurwa, ile jest. A ja życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Widzimy się jutro, a czasami nawet dwa razy dziennie. Na pewno jutro, a może i nawet dwa razy jutro. Do zobaczenia. Cześć.